Dzień dobry. Dzisiaj przepis na siekane kotlety z rybą w roli głównej. Do przepisu użyjemy dorsza około 400 g, którego kroimy w drobną kostkę, a następnie siekamy. Kolejno dodajemy jedno całe jajko, 3 łyżki posiekanego koperku, 2 łyżki płatków drożdżowych, łyżeczkę musztardy oraz 1 łyżkę majonezu. Doprawiamy wszystko do smaku solą, pieprzem oraz suszonym czosnkiem. Mieszamy. Jeśli masa nadal będzie luźna, dodajemy łyżkę mąki kokosowej, aby wchłonęła nadmiar płynu. Kotlety będziemy panierować w jajku, do którego dodajemy sól oraz pieprz. Na drugi talerz wsypujemy płatki drożdżowe. Z otrzymanej masy tworzymy kule, które po lekkim spłaszczeniu obtaczamy w jajku, a następnie w płatkach drożdżowych. Smażymy je na gorącym maśle klarowanym lub innym tłuszczu. Podajemy solo lub z ulubionymi dodatkami. Dokładną listę składników znajdziecie w opisie pod filmem. Życzę smacznego i zapraszam do subskrypcji kanału.